dobry Państwu. Ja bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor i wszystkim organizatorom za zaproszenie, bo to jest dla nas też cenne, że Państwo dostrzegacie nasze działania jako fundacji od 2009 roku, natomiast jako inicjatywy Polska Róża od ponad 35 lat. I ja tutaj odwołując się do moich znakomitych przedmówców i Pani Doktor, chciałam powiedzieć, że robimy swoje. To znaczy, gdybyśmy się chcieli zastosować do tych wszystkich zaleceń, wytycznych i zakazów, o których była mowa, oczywiście ja w ogóle nie mogłabym tutaj z Państwem rozmawiać na ten temat. I to brawo, Ernest Michalski to jest mój tata, także od już jakiegoś czasu, od kilkunastu lat właściwie działamy jakoś rodzinnie, w gronie rodziny. I on 35 lat temu natrafił na sprawę polskiej róży. Róży i dlaczego polskiej? No Polska ma ogromne zasługi w tej sprawie, zaraz o tym opowiem. Tytuł wystąpienia: Róża, owoc życia i polski super owoc. Owoc życia, bo niezwykle cenne źródło wielu bioaktywnych substancji, dlatego też super owoc, no tak jest, miano się dzisiaj stosuje do wielu różnych naturalnych owoców właśnie. Witaminy. Państwo nas pewno znacie takie twierdzenie i mam nadzieję, że wielu z Was mogłoby się pod tym podpisać. Witaminy pomogą nam zredukować ludzkie cierpienia w stopniu niewyobrażalnym nawet dla najbardziej twórczych umysłów. To są słowa Alberta Szent-Georgiego, laureata Nagrody Nobla, który pierwszy syntetyzował witaminę C. Bo zanim o róży, to muszę jeszcze Państwu opowiedzieć trochę właśnie o kwasie askorbinowym, o witaminie C. Kwas askorbinowy to jeden z podstawowych związków obecnych w przyrodzie. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co żyje, kwas askorbinowy posiada i produkuje. To jest model cząsteczki kwasu askorbinowego. Czy witamina C syntetyczna różni się od tej naturalnej? To dla Państwa pewnie odpowiedź jest oczywista. Różni się, jeżeli chodzi o przyswajalność. Natomiast wzór chemiczny kwasu askorbinowego, tego z laboratorium i tego, który możemy wyekstrahować bądź po prostu przyjąć w całym zespole innych składników z naturalnych źródeł, jest taki sam. Dlatego o tym mówię, że często na to, do tego odnoszą się naukowcy. I szereg wypowiedzi, szereg wyników badań publikowanych od wielu, wielu lat i w prasie naukowej, i w prasie popularnej, dotyczących tego, jakie skutki może mieć dla naszego organizmu przyjmowanie tak zwanego nadmiaru witaminy C, dotyczy witaminy C syntetycznej. I tu oczywiście też kwestia tych regulowanych przez różne organizacje, przez Unię Europejską, tych maksymalnych dawek do przyswojenia. Też ciekawe rzeczy, które mamy na etykietach, które mówią o tym, że tyle a tyle dziennej dawki witaminy C się przyjmuje pijąc taki a taki sok, bądź spożywając na przykład cukierki z róży. Też takie są na rynku. No właśnie, to proszę, żeby Państwo zwrócili na to uwagę. Witamina C naturalna jest lewoskrętna, tak jak wszystko w przyrodzie. Dzięki temu jest łatwo przyswajalna. Dlaczego potrzebujemy witaminy C? Otóż uczestniczy ona w ponad 300 procesach metabolicznych naszego organizmu i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów. Ma działanie bakteriostatyczne, a nawet bakteriobójcze. Jest niezbędna do produkcji limfocytów i wpływa na ich aktywność. Poprzez to wpływa również na wzrost ilości interferonu, który reguluje system immunologiczny i ma działanie antywirusowe. Ja powiem tylko o niektórych tych podstawowych, najważniejszych, najłatwiejszych do wyobrażenia chyba sobie funkcjach witaminy C. Jest ona silnym antyoksydantem, neutralizuje szkodliwe na nas wolne rodniki. O wolnych rodnikach Państwo słyszą od wielu, wielu lat. Działa antynowotworowo, wspomaga przyswajanie żelaza. Ważna jest również dla cukrzyków, obniża poziom glukozy we krwi. Jest niezbędna do produkcji kolagenu.
I tutaj dwa układy chciałam jakoś przybliżyć i funkcję witaminy C w ich działaniu. Układ krwionośny. Witamina C jest odpowiedzialna za gospodarkę cholesterolu, chroni przed miażdżycą, chorobą wieńcową, zawałem, nawet obniża ciśnienie krwi. Wzmacnia i rozszerza naczynia krwionośne, zapobiega nadmiernej krzepliwości krwi. Reguluje pracę układu nerwowego. Uczestniczy w produkcji hormonów stresu wytwarzanych na nerczach, bierze udział w przekształcaniu tryptofamu w hormonopodobną serotoninę. Serotonina pewnie Państwu też jest znana, umożliwia koncentrację, odpowiada za nasze dobre funkcjonowanie i nasz nastrój. Napięcie i stres z kolei zwiększają zapotrzebowanie na witaminę C. I bardzo też ważna rzecz. Kwas askorbinowy jest niezbędny do produkcji kolagenu, a kolagen to podstawa właściwie naszego organizmu, główny budulec wszystkich tkanek, kości, skóry. Bez witaminy C kolagen nie zostanie wytworzony. I takim najbardziej jawnym i bardzo przykrym objawem tego, że nie jest u nas dobrze wytwarzany kolagen, właśnie poprzez brak witaminy C jest szkorbut. I to wydawałoby się, że jest to choroba, która dawno już odeszła, którą pokonaliśmy. To niektórym się kojarzy z żeglarzami, którzy wyjeżdżali na morze i już z niego nie wracali, ale nie dlatego, że morze ich pochłaniało, po prostu nie mieli odpowiedniej diety. Dopóki nie wprowadzono na statkach, taka ciekawostka, owoców cytrusowych, ale takie informacje mamy właśnie od setek lat o tej chorobie. I teraz dlaczego, to jest zastanawiające, dlaczego mamy na przykład reklamy past do zębów, które mają przeciwdziałać krwawieniu dziąseł? Czy one pomogą? Przecież tak naprawdę problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Otóż nasz organizm nie produkuje kolagenu w takiej ilości, jakiej potrzebuje. A proszę pomyśleć o wielu innych schorzeniach, które się z tym wiążą. To jest budulec całego naszego ciała. Gdzie się wytwarza kwas askorbinowy? No, powinien wytwarzać się w wątrobie. Wątroba u człowieka, no, jak u większości ssaków, produkuje wielką liczbę substancji niezbędnych dla poprawnej przemiany materii, a czego nie produkuje, to magazynuje. Ale witaminę C ani nie produkuje, ani magazynuje. Okazuje się, że pula genów Homo sapiens zawiera uszkodzony gen, który jest odpowiedzialny właśnie za syntezę kwasu askorbinowego w wątrobie. Dotyczy to ssaków naczelnych i taka ciekawostka, świnki morskiej i jednego gatunka nietoperzy. Wszystkie inne organizmy żywe produkują kwas askorbinowy i to w bardzo dużych ilościach. A w jakich jest to zależne od warunków, w których przebywają, od warunków wewnętrznych, od wyzwań, z którymi się spotykają w codziennym życiu. No i tutaj możemy sobie tylko domniemywać, co się stało. W pewnym momencie jakiś nasz daleki przodek utracił zdolność produkowania kwasu askorbinowego. Bo są za to odpowiedzialne cztery enzymy. W organizmach, które nie produkują kwasu askorbinowego, po prostu jeden z tych enzymów jest nieaktywny. No i dalsze tutaj wycieczki w przeszłość. Wydaje się, że moglibyśmy zadać pytanie, no to jak w ogóle udało nam się przetrwać? No są na ten temat różne hipotezy, można też domniemywać, że dobrej żywności, dość bogatej w kwas askorbinowy było pod dostatkiem. Jak Państwo, moi przedmówcy pokazywaliście, żywność nasza traci wartości odżywcze z roku na rok, szczególnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. I teraz chciałabym się odnieść do tego, co jest w naturze, co możemy zaobserwować. Ponieważ zapotrzebowanie na witaminę C jest również zależne od wagi osobniczej, no to tutaj mamy przykład kozy. Koza w spoczynku produkuje około 1300 mg witaminy C. W stresie ta ilość rośnie. Proszę zobaczyć, jak bardzo. To jest już 7600 mg witaminy C. No to proszę sobie pomyśleć o tym, gdzie my jesteśmy. Tutaj są takie dawki 500-1500 mg witaminy C. My to traktujemy jako pewne minimum, tak?
Człowiek musi sobie tą witaminę dostarczyć z zewnątrz. Jakie ma możliwości? Czy wszyscy jesteśmy chorzy? Ja tak się zastanawiałam nad tym slajdem. Tutaj straszymy się różnymi rzeczami, ale według wielu naukowców wszyscy cierpimy tak naprawdę na szkorbut, ale jest to szkorbut już nie kliniczny z tym podstawowym objawem, czyli krwawiącymi dziąsłami, ale to jest szkorbut utajony, to znaczy ogromny deficyt kwasu askorbinowego, który jest tak naprawdę podstawą wielu innych schorzeń. A to są normy żywieniowe, które, według których mamy się dobrze odżywiać, według których mamy ustalać dietę służącą naszemu zdrowiu. Czyli ta RDA, którą Państwo możecie znaleźć na etykietach. To jest norma, którą ustalano w 1935 roku dla przeciętnego, zdrowego amerykańskiego mężczyzny. Oczywiście to uległo też modyfikacji, no i już w tej chwili mówi się o 75 do 90 mg witaminy C dziennie. Dzieci też mają niższą dawkę ze względu na wagę. SONA to jest takie towarzystwo, które stara się te normy zwiększać. To już widzimy 400 do 1000 mg dziennie. A to są naukowcy, którzy, mam nadzieję, jakoś z góry, no my ich sobie przyjęliśmy za patronów i na właśnie bazie ich doświadczeń, ich zaleceń, ich ogromnej pracy działamy jako fundacja. Irving Stone i Linus Pauling. Oni w latach 60. i 70. przeprowadzili właśnie wielkie badania dotyczące tego, jakie są u innych organizmów, jak one produkują kwas askorbinowy, a Irving Stone napisał taką ogromną książkę, w której zrobił przegląd dostępnych wówczas badań na temat tego, jakie choroby są dietozależne, a szczególnie zależne od deficytu witaminy C. Linus Pauling przyjmował dziennie 15 tysięcy mg witaminy C, dożył 93 lat, wcześniej jeszcze zdążył zachorować na groźnego raka odbytu, zdaje się, czy żołądka, przepraszam, już w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie udało mu się to zwalczyć, między innymi właśnie witaminą C. To są dane, które pokazują, ile mniej więcej jesteśmy w stanie sobie zapewnić witaminę C dziennie w dość dobrze prowadzonej kuchni, badane przez Instytut Żywności i Żywienia. A teraz, czy naprawdę nie ma dla nas ratunku poza różą? Tu mi widzę poprzeskakiwały dane, to może jeszcze szybciutko przytoczę. No, cytryny to oczywiście nie jest witamina C, tylko kwas cytrynowy i dobry smak w herbacie, jak ktoś lubi, bo to jest tylko 31 mg witaminy C w 100 gramach. Nieźle wygląda papryka, pietruszka dochodzi do 178, no i jeszcze oczywiście czarna porzeczka, 180 mg witaminy C. Pytanie, jak to zakomponować w diecie, ile tego trzeba jeść, ile trzeba zjeść pietruszki, żeby sobie jakąś sensowną ilość witaminy C zapewnić. No i kolejne pytanie, jakiej jakości mamy tą żywność? I jeszcze, ile witaminy C wytraca się w trakcie przetwarzania żywności, bo ona się szybko utlenia. Ostatnie słowa, bo wiem, że czas nas goni, róża, owoc życia. Tak wyglądają owoce róży. My pozyskujemy je z własnych plantacji, a także wszystkich rolników namawiamy do tego, żeby również zakładali plantacje. Średnia zawartość witaminy C w 100 gramach surowca. Jabłko 15 do 30, cytryna 30 do 50, truskawka 60 do 70. No, truskawka jest owocem sezonowym, niektórzy się tam objadają. Przez ten miesiąc mogą sobie rzeczywiście dobrą ilość witaminy C zapewnić. No, ale to jest bezkonkurencyjne, jest wobec tego róża przynajmniej 840 mg w odmianie roza rugosa, która jest najbardziej plenna i nadaje się do uprawy plantacyjnej. W owocach róży oznaczono dotąd ponad 30 związków o aktywności fitochemicznej. Oczywiście przede wszystkim witamina C, ale ona występuje w całym kompleksie różnych związków bioaktywnych, które wpływają na nasze zdrowie. A w samym owocu jakby utrzymują tą witaminę C, żeby ona się nie utleniła. Są flawonoidy, kwasy fenolowe, antocyjany. Warto tu wymienić także karotenoidy, beta-karoten w takiej ilości jak marchewce, ale bezpieczne, tak? Bo mamy go z owocu, a nie z korzenia.
likopen, nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne i pektyny. I tutaj jeszcze dwa słowa, bo koniecznie trzeba o tym wspomnieć, nasi polscy patroni już nie zajmowali się witaminą C, tylko różą. W latach 60., 70. Mało kto o tym wie, były wielkie nasadzenia róży plantacyjnej w Polsce. Były specjalne grupy, takie, które miały specjalne zapotrzebowanie, a to już uznano wedle zaleceń rządowych, komu się należy sok z róży, i oni dostawali takie porcje. To byli górnicy i marynarze. Reszta społeczeństwa niestety się o tym soku z róży niewiele dowiedziała. Jan Milewski jest autorem razem ze Stefanem Rożewskim technologii, którą stosujemy do dziś, i jest to bardzo cenna polska technologia, której zazdroszczą nam tak naprawdę inni Europejczycy, bo róża jest znana w Europie od wieków. Jeszcze ostatnie słowo, jak ten sok z róży, bo my proponujemy Państwu sok z róży pić. Najlepiej sobie, to jest bardzo cenne, że można go porcjować. Witamina C najlepiej przyswaja się w takich dawkach do 500 mg, ale dziennie, jak Państwo sami mogą wywnioskować, potrzeba nam tego dużo, dużo więcej. 450 mg witaminy C to jest pół szklanki soku. No i tu jest jeszcze coś, co też można wykorzystać, czyli płatki róży, które też zbieramy, nasze plantacje. I ja chciałam jeszcze zacząć dyskusję z Państwem, ale to może już w kuluarach, o tym, jak ta witamina, jak owoc róży może posłużyć właśnie matce, dziecku i ojcu, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie i mam nadzieję, że badania w tę stronę będą prowadzone. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie.